policki sanepid po raz pierwszy zorganizował marsz Nordic Walking. Wzięła w nim udział grupa osób zainteresowanych tą formą aktywnego wypoczynku. 17 czerwca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach spotkała się grupa miłośników Nordic Walking. Marsz po zdrowie z sanepidem odbył się po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Naszym zamysłem jest, żeby troszkę zintegrować mieszkańców z naszą instytucją. Też w ramach takiego programu ogólnopolskiego Trzymaj Formę będą uczestniczyć dzieci ze szkół w tym marszu. Także no jesteśmy tutaj, żeby troszkę się poruszać, żeby promować ten aktywny styl życia. Program Trzymaj Formę jest skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w całym kraju. Od lat cieszy się zainteresowaniem, propaguje prawidłowy styl życia i odżywiania, prozdrowotne nawyki oraz uczy odpowiedzialności za własne zdrowie. W marszu wzięła udział m.in. grupa Love Lasów. Love Lasy to jest taka grupka, oni się tak jakoś zintegrowali, nawet mają, widzę, swoje koszulki i razem sobie po prostu z tymi kijkami, myślę, że tak regularnie chodzą po tych naszych lasach, promując aktywny styl życia. Po krótkim instruktażu Agnieszki Palusińskiej uczestnicy wyruszyli w 10-kilometrową trasę do Dębów Bogusława. Nordic walking to prosty sposób na spędzenie wolnego czasu. Ten sport może uprawiać każdy. Wystarczy niewielka kwota na zakup kijków i chęci, by systematycznie odwiedzać różne zakątki, jednocześnie dbając o kondycję i własne zdrowie.